Kompania, baczność! Spocznij! Omówię teraz dzisiejsze zajęcia sprawnościowe. Uważam, że testy wyszły pozytywnie. Parę osób nie zdało, ale można poprawić w przyszłości. Kilka słów dla tych, którzy nie zdali. Macie wolny czas. Możecie poćwiczyć w izbach albo na siłowni, jeśli jest taka możliwość. A nie tylko leżenie na wozie. Żołnierz ma mieć charakter, ma być wysportowany i gotowy do działania. Nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Można użyć ręcznika i kolegi do pomocy i wykonać wszystkie ćwiczenia, które można zrobić na siłowni, bez siłowni. A pompki i przysiady, nawet z kolegą na grzbiecie, to podstawa. Zmora, ty, a kto nie zdał testów? Malwina, Karolek, Felek i Józek. Józek z Malwiną nawet nie podciągnęli się ani razu na drążku. Haha, ale beka. Naprawdę? Co to za śmiechy w szeregu? Komu jest śmieszno? Szeregowy kukuła, co masz mi do powiedzenia? Nic, panie poruczniku. A twój kolega? Żołnierzu, jak masz na nazwisko? Szeregowy Zmora, panie poruczniku. Zmora i kukuła, wystąp. Zmora, ty mnie zawsze w coś wjebiesz. Żołnierze, pat na cyc, czugajnie przez pełzanie. Od okna do okna, naprzód! Wróćmy do tematu. Siła i sprawność sama nie przychodzi. Jednym przychodzi to naturalnie, a inni muszą więcej wysiłku włożyć w trening. Nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe i natura obdarzyła nas wszystkich porówno. Zrozumiano? Żołnierze, każdy łańcuch jest tak silny jak najsłabsze ogniwo. Tak samo jest z Plutonem. Pluton jest tak silny jak najsłabszy jego żołnierz. Więc nie napierdajcie z kolegów i koleżanek. Tylko trzeba im pomóc i zmotywować ich do osiągnięcia celu. Żołnierz, który może jest mniej sprawny fizycznie od innych, może mieć inne cechy, które pomogą przetrwać Plutonowi. Na przykład lepiej strzela, bardziej zna się na technologii i survivalu, lub zwyczajnie może uratować życie, podając rękę komuś, by nie spadł w przepaść lub nie utonął. Żeby wszystkich zmotywować, zmieniam reguły gry. Dziś nikt nie zalicza testów. I następnym razem będzie tak samo. Choć jedna osoba nie zda, to cała kompania nie zalicza. I chuj to obchodzi, że ktoś pójdzie się poskarżyć. Nie jestem w wojsku dla kariery, ani dla stopni. Jestem po to, żebyście nie zginęli, gdy przyjdzie pora walczyć z wrogiem na polu walki. Odmaszerować!